Witam na fermie w Łęgowie. Nazywam się Tomasz Dzikielewski. Wraz z rodziną prowadzimy fermę 330 loch rasy Dumbred, prowadzoną w rytmie 3-tygodniowym. W roku 2017 zasiedliliśmy fermę i od samego początku jej funkcjonowania widzieliśmy, że chcemy prowadzić indywidualne żywienie loch na wszystkich sektorach, czyli na sektorze nawet loszek remontowych, na sektorze kryć, sektorze ciąży oraz na porodówce. Podstawowym kryterium, dlaczego w taki sposób chcemy to prowadzić, to była głównie kwestia kondycji loch oraz procentu remontu stada w ciągu roku. Z opinii słyszeliśmy, że lochy rasy Dumbred wymagają dość dużego remontu. No nie? A my tutaj musieliśmy zasiedlić naszą fermę w ogóle dlatego taką rasą, z tego tytułu, że te budynki, w których obecnie jesteśmy, one pomieszczą około 330 loch. A my mieliśmy wyprodukować około 13 tysięcy warchlaków, żeby zapewnić zasiedlenie pełne tuczarni. Tu mamy 4 tysiące stanowisk tuczowych. No i teraz przy 330 lochach, 13 tysięcy warchlaków, no to już same liczby pokazywały, że to musi być odsad rzędu 16,5% od lochy. Tak? Stąd decyzja o Dumbredzie. Kondycja. Kondycja loch była podstawowym kryterium, dla którego postanowiliśmy zamontować indywidualne żywienie na sektorze ciąży na przykład. Również na sektorze kryć. W chwili obecnej jest to dość wygodne, tak? Bo z poziomu tabletu czy telefonu możemy bez wchodzenia do kojca na przykład sprawdzić również, w którym dniu ciąży jest dana sztuka, tak? Kiedy była kryta. Natomiast indywidualne podejście do żywienia każdej lochy pozwoliło nam pod kątem kondycji wyrównać całe stado. A dobra kondycja rzutuje też na długość eksploatacji danej lochy. Dlatego też to był główny czynnik, dla którego ten system zainstalowaliśmy na wszystkich kojcach. Fetura bardzo pomaga, zwłaszcza jeżeli ktoś zaczyna produkować, to w momencie tym, kiedy ma jeszcze całe stado loszek i nie stworzył grup na przykład. W ogóle trudno powiedzieć, jak to jest w rytmie tygodniowym, bo ja pracuję w rytmie 3-tygodniowym, ale w rytmie 3-tygodniowym mamy spore rozbieżności w grupie między pierwszym a ostatnim kryciem. Chodzi o to, że pierwsza locha w grupie, a ostatnia jest pokryta w dość długim odstępie czasu. I teraz mając ograniczoną liczbę kojców i możliwość blokady danej sztuki, powiedzmy loszek czy loch o ekstremalnych kondycjach, to wtedy fetura jest bardzo przydatnym, a wręcz niezbędnym narzędziem do tego, żeby w efektywny sposób wyrównać grupę pod względem kondycji, ale również zapewnić to, żeby zwierzęta, które są, każde przy innym stanowisku, dostały odpowiednie racje żywienia, ponieważ każda jest w innym dniu ciąży tak naprawdę. Trudno jest powiedzieć mi o problemach w żywieniu, skoro ich nie ma. To jest tak z tytułu fetury, no tak, taka jest prawda. Nie muszę tam pamiętać o tym, że codziennie muszę zwiększyć, tam zmniejszyć dawkę dla jakiejś tam lochy. Nieważne, czy ona stoi na sektorze ciąży, na sektorze, nie wiem, kryć, na sektorze porodowym, tak? Ważne, żebym wiedział, jak to prawidłowo zaplanować tak naprawdę. Raz, a reszta to się właściwie dzieje sama. Z feturą pracownicy najczęściej pracują wewnątrz komór, tam gdzie są faktycznie zwierzęta. Przykładowo początkowym takim momentem, jeżeli założymy, że jest moment odsadu, czyli lochy wchodzą na sektor krycia, no to wtedy są one ustawiane na specjalny dzień, czyli na flashing, tak? I potrzebne od tamtego momentu są nam dwie informacje. Po pierwsze, kiedy locha została pokryta, po drugie, kiedy locha się oprosi. Pozostałe części, które mamy na tej linii czasu, fetura nam zgłasza. Powiedzmy, na początku mamy ten etap zagnieżdżania zarodków. My decydujemy, ile mają wtedy lochy dostawać. Następnie mamy w naszym przypadku okres, kiedy pracujemy nad kondycją. I wtedy możemy regulować w pewnym zakresie dawki. Zwiększać bądź zmniejszać.
I to my decydujemy, w którym momencie chcemy, żeby fetura nam dała informację o tym, żeby podejść do tej lochy. To w ogóle fetura wprowadziła jakąś taką nową jakość w produkcję prosiąt, w ogóle w produkcję trzody chlewnej. O tym mogę powiedzieć, bo w tym pracuję. Jeśli spojrzymy na feturę jako na cały system, to się okaże, że to jest tak jakby dobry duch taki, który podpowiada, pójdź do tej lochy, sprawdź jej kondycję, czy pójdź do tej danej grupy loch, sprawdź, jaką one mają kondycję. My pracujemy na 7 grupach technologicznych. Każda grupa to jest 46 do 48 loch pokrytych. No i szczerze powiem, rzadko się zdarza taka sytuacja, że mamy poniżej 45 loch oproszonych. Raczej to jest tam około 1-2 lochy, powiedzmy sobie, z grupy odpadną, tak? Więc myślę, że jest okej. 13 tysięcy warchlaków, powiedzmy sobie, jest odsadzanych od loch w ciągu roku, tak? Czyli tam mówimy, no nie skłamię, jeśli powiem, że średnia w ciągu roku wynosi około 16,8 warchlaka odsadzonego. Oczywiście tam były rekordy, nie? Ponad 17, nawet 17,7 to był absolutny rekord na fermie. Zdarzają się również takie sytuacje, że no odsadzimy, powiedzmy sobie, około 16, tak? Ale średnia w ciągu roku to jest 16,8 w wadze około 6,8-6,9 kg. Tylko mówimy tutaj jeszcze o to, że to nie jest w 100% odsad od lochy. Ona faktycznie tyle przy sobie nie odchowa. Mówimy tutaj o około 13% u lochy, a pozostałe procenta są na systemie ratunkowego dopajania prosiąt. Mleko, odpowiednie warunki i wtedy faktycznie jesteśmy w stanie jeszcze te 4% od tej lochy uratować. Podział pracy mamy tak ustalony, że kierownik fermy jest właściwie osobą, z którą ja się głównie kontaktuję w sprawach tego, jak w ogóle organizacja pracy powinna wyglądać. No i jest jedna osoba, która zajmuje się rozrodem. I tutaj mówimy o wszystkim, czyli właściwie od obsługi kwarantanny, aż po wprowadzenie loch na porodówkę. Jest osoba odpowiedzialna za sektor porodowy, czyli za nadzorowanie od momentu nastawienia porodówki, czyli przygotowanie lochy do porodu, aż do odsadu. I trzecia osoba, jest to osoba odpowiedzialna za odchów prosiąt odsadzonych. Czyli ona zajmuje się właśnie tymi komorami baby room, czy też systemem ratunkowego dopajania prosiąt oraz odchowalnią. Jeżeli chodzi o godziny pracy, najczęściej to wygląda tak, że zaczynamy od godziny 6, staramy się wyrobić ze swoimi obowiązkami do godziny tam 14-15. Oczywiście każdy z członków załogi, oczywiście każdy z członków zespołu doskonale zdaje sobie sprawę, że ferma to żywy organizm, tak? I my tutaj nie możemy sobie czasami pozwolić na to, żeby o konkretnej też godzinie skończyć, tylko musimy pewne rzeczy domknąć. To jest bardzo istotne, żeby każdy sobie zdawał z tego sprawę. Moja koncepcja pracy z feturą jest taka, że tak czy inaczej zatrudnił taką samą liczbę osób, ale widzę, o ile więcej te osoby są w stanie wykonać przy takiej pomocy, jaką daje system fetura. To jest chyba podstawowa zaleta tego. Kwestie czy rozkarmiania loch, czy jakiegoś tam dodatkowego żywienia dla danej lochy. Bo fetura w dwóch rzeczach tak naprawdę pomaga. Po pierwsze, to przyspiesza mocno pracę na fermie, a po drugie, to w ogóle umożliwia w dużym stopniu wgląd na fermę w trakcie, kiedy my tutaj tak naprawdę nie jesteśmy, tak? Czyli dużo rzeczy możemy zrobić zdalnie, dużo rzeczy możemy zaplanować. Nie musimy tutaj być, żeby coś się odbyło, tak? Żywienia o godzinie 17, 18, 19, 21, proszę bardzo, której chcemy, o tej godzinie mamy. Nie musi nikt tutaj przychodzić i tego wykonywać, tak? Obsługa na porodówce. Sprawdzamy, jeżeli jakaś locha nie wyjadła, to zaznaczamy na telefonie, która to z nich. Możemy wtedy ustawić na przykład mniejszą dawkę, a jeżeli dotarły do końca rozkarmiania pozostałe lochy i nadal mają wyjedzone, możemy zadecydować o tym, żeby dodatkowe jakieś tam racje żywieniowe dostawały. Same powiedzmy sobie zwiększenie bądź zmniejszenie w grupie 45 loch dawek żywienia, no to żeby nie skłamać, to jest około 30 sekund,
bez wchodzenia do żadnego kojca. Jeżeli mamy zaznaczone lochy, które faktycznie nie wyjadły, tak? Czy przez zagięcie karty, czy przez, no nie wiem, jakiś inny sposób, sposób znakowania, no to 20-30 sekund i mamy dawki pokonfigurowane na 45 lochach. Na porodówce w feturze musimy zgłosić jedną rzecz. Datę rzeczywistego porodu, lochy. System wtedy wie, od którego momentu i do jakiej dawki ma rozkarmiać lochy. Jeżeli skończy tą lochę rozkarmiać, no to oczywiście w tym przypadku, w naszym przypadku, na kafelku, który odpowiada danej losze, pojawia się informacja, że ta locha już otrzymuje pełną dawkę. I wtedy możemy sobie zadecydować, czy tą dawkę zmniejszyć, czy zwiększyć. To już jest tylko i wyłącznie nasza indywidualna decyzja. W przypadku porodówki i w sytuacji, kiedy ona już jest po porodzie, to do momentu otrzymywania 4 kg ona dostaje 3 dawki. Jeżeli przekroczy 4 kg, dostaje całość podzieloną na 5 porcji. I pierwszy posiłek ma około godziny 7.15, ostatni o godzinie 19.30. Zaczynamy rozkarmiać na trzeci dzień po oproszeniu. Codziennie zwiększamy o 1 kg aż do osiągnięcia 8 kg i wtedy jest to pełna dawka. W ogóle w tym wszystkim to się okazało, że każdy, kto ma telefon, smartfona, to nagle może mieć pilot do fermy, tak naprawdę. Możemy sobie chodzić po fermie i powiedzmy sobie zmieniać temperatury na matach w podłodze, możemy jakieś losze indywidualnie podać dodatkową rację żywienia, możemy sobie załączyć, nie wiem, nagrzewnicę, możemy przypisać lochy do stanowiska, zmienić jej aktualne miejsce pobytu tak naprawdę. Ale mało tego, mamy również wiele informacji hodowlanych, tak? Czyli na przykład możemy podejść do lochy i wiemy, w którym ona jest cyklu, ile ma w poszczególnych cyklach żywych, martwych, mumii, jak wyglądały odsadzenia od tej lochy. Bardzo wiele informacji w jednym tak naprawdę miejscu, a przy okazji pilot, naprawdę pilot do fermy, dosłownie. Przez to, że system Fetura jest dostępny online, to się okazuje, że głównym urządzeniem, które steruje tym wszystkim, to jest na przykład telefon, tak? No w chwili obecnej nie jest to drogie urządzenie, a tak naprawdę no, tylko to jest potrzebny dostęp do internetu, żeby móc zarządzać całą fermą. Jeżeli chcieliśmy mieć do tej pory podgląd na wiele danych, wiele informacji, to byśmy musieli fizyczne urządzenia w jednym miejscu wszystkie mieć, czyli panele wagowe, sterowniki klimatu, napędy paszociągów. A w chwili obecnej możemy sobie w przystępny sposób wyświetlić na ekranie telewizora i to nieważne, czy to będzie tutaj na fermie, czy to będzie u nas w domu, tak? I mamy podgląd na bardzo dużą liczbę parametrów, bardzo istotnych. No, często zdarza się tak, że chcemy się upewnić, że na pewno wszystko jest w porządku. I teraz, co mogę powiedzieć? Jeśli mamy system Fetura, powiedzmy sobie do tego jeszcze dołożymy system jakiś tam kamer monitoringu czy coś takiego, no to taka sytuacja, na przykład dostajemy alarm tak w postaci wiadomości SMS. Wchodzimy na Feturę, widzimy, w jaki to się komorze stało. Jeżeli to na przykład jest za niska temperatura na odchowalni, no to my jesteśmy w stanie w ciągu kilku minut, nawet w ciągu minuty właściwie, otwierając te dwa systemy, czyli Feturę i system kamer, określić, czy to jest zbyt duża zadana wentylacja, czy to jest pęknięta rura z wodą, czy to jest awaria nagrzewnicy, czy to jest zerwany czujnik. Tak i wiemy, jak szybko interweniować, czy jest godzina pierwsza w nocy i musimy faktycznie wychodzić z domu i iść na fermę, czy to jest jakaś błahostka, tak? I tak naprawdę może to spokojnie poczekać do rana. Takie informacje mamy tak jakby tutaj zapewnione. Znaczy, no, głównie zdecydowaliśmy się na Feturę z tego tytułu, żeby indywidualnie żywić zwierzęta, tak? Ale jeszcze drugą taką rzeczą, która była bardzo ważna, to jest to, żeby mieć wszystkie informacje w jednym miejscu. I tutaj Fetura jest bardzo fajna pod tym względem, że daje nam informacje i o klimatach, i o silosach, i o indywidualnym żywieniu. I mamy całą właśnie bazę danych odnośnie tego, co się dzieje ze stadem, tak? Czyli o produktywności tak naprawdę stada w jednym miejscu. Jeżeli ktoś się mnie pyta o technologię i jaką tutaj wykorzystujemy, tak, bo mam o to zapytania, to często z mojej strony pytanie zwrotem, tak żeby upewnić się, kto jest na jakim etapie, pytam się,
czy ma ten ktoś zespół, który tu będzie pracował, bo naprawdę super technologia pomaga bardzo i potrafi niesamowite rzeczy robić, ale moim zdaniem również zespół jest bardzo istotny. Ale też na przykład Fetura, co daje takiego jeszcze dobrego, może o czym można byłoby powiedzieć, to, że ono również zwiększa prestiż samej firmy. Wprowadza taki nowy element. Pracownik już nie tylko jeździ z taczką, z wiadrem, ale posługuje się również elektroniką, tak? Czyli wchodzi tu w grę komputer, telefon, o wiele przyjemniejsze do użytkowania urządzenia. Może to jest taką drugoplanową tak naprawdę zaletą tej Fetury, ale zwiększa ona prestiż gospodarstwa.